telefon dzwoni. Kto by tam z telefonem dzwonił? To mój klient. Klient? Tak. Jaki klient? Mam spotkanie z zakresem. Za pieniądze się spotykam. To ja mu zaspierdam, to najlepiej będzie co? Jestem prostytutka. No, to ja mu zaspierdam, co? A co, nie stać cię na seks? No stać mi, ale za darmo, jakie nie pieniądze. A ty stać cię za darmo, tak? No za darmo nie. Stać cię za darmo? Za darmo nie, nie? Nie, Kotek. Ja tym jestem zmęczony, a dzisiaj byłeś już 18. No. Jestem przemęczony, rozumiesz? No, no idziesz się spać, nie? Nie no, muszę się spotkać. No to ja wychodzę, nie? No, no, no. A nie możesz mi jakoś pomóc? A ja co ja ci mogę pomóc? No wiesz, na spotkaniu. No nie, no ja ci na spotkaniu pomagam. Ja to idę. Kotek. No. Co? Myślałem, że chcesz mi pomóc. No ale co mam ci pomóc? To jestem bardzo zmęczona i ten koleś, który do mnie przychodzi teraz, no, jest niewidomy. No jest. Ślepy. Tak. No jest. I wiesz co? Matko woska. Trzymaj tam już. Ostatnie miło się na... On lubi... Co? Jak mu się obciąga. A mi po prostu potwornie... No dobra, idę przyniosę piwa potwornie i... Potwornie bolą usta. No nie spierdalaj go. Czy byś mi jakoś mógł pomóc? No to nie spierdalaj, że wyłącz telefon i wypierdala. Ale czy mógłbyś mi pomóc? No to pomogę ci, no. Nie. Po prostu siedziałbyś cicho. No. Ja bym go zaprosiła do środka, no, usadziła na kanapie, no, a gdyby już, wiesz, do czegoś doszło, no, to byś mnie zastąpił. Bo on, nie, no to nie, on nie widzi. On nie widzi, nie czuje się. Kotek, nie, proszę absolutnie ciebie. Jeżeli ja, mnie chociaż... Ja ci mogę piwa kupić, rozumiesz, ja absolutnie nigdy... Kotek, że... jeżeli chociaż trochę mnie lubisz... No lubię cię. Zrób mu lodę za mnie. A w życiu coś? Ja w życiu, ani bym... Kurwa, ja bym się nie skalał takim czymś w życiu. Boże, ja myślałem, że ty jesteś dżentelmenem. W życiu, co? Że chcesz pomóc kobiecie. Coś ty, co ty? Kotek. Co ty w życiu? Jak masz na imię? Ewelina. Ewelina. W życiu Ewelinka. Coś ty. Kurwa, to ja bym się skalał. Boże. Ale kotek, to by było... W życiu, wiem, ale w życiu Chrystusa. Dobra, ja wypierdalam tego, co ja widzę. Dlaczego? No bo dlatego, bo klient przyszedł i wypierdalam. No. To ile ci tych piw przynieść? Z tego co ja widzę. No. Chłopie, to ja bym się takim skalał, czyś Boże kochany. To by mnie kurwa ludzie ujadzą. Oj, przestań. No, ale wiesz. No. Kotek, przestań. Bo ty gadać. No. Damy radę? Damy radę, ale nie takie rzeczy w życiu. On nie widzi. Wiem, ale nie absolutnie. W życiu absolutnie. Lubię kwiatki, ale w maju. Absolutnie. Kwiatki, ale jakie? Ale w maju. Absolutnie takie rzeczy. Ale tylko takie zauważyłem, że ciągle mówisz chłopie, chłopie, chłopie. Dlaczego tak? No bo tak się nauczyłem. No to ty ile tych piw mam cię przynieść tego? Za sobie za 10 zł i tobie za 10 zł. Ale nawet do kobiety tak mówisz. No. No mówię, dobra, dziewczyno, no. No bo to... No. Nawet do kobiety tak mówisz. Ale zauważyłem, że nawet do jakiejś kobiety na ulicy powiedziałeś chłopie. Chłopie. A dlaczego tak mówisz do kobiety? Bo Jezu, bo my się myli, kurde, balans. Dobra, i ile tych piw tobie przynieść? Za 10 zł, tobie za 10 zł. Słuchaj. Poczekaj sekundkę, bo właśnie myślę nad tym. Dobra, ja zapierdalam po te piwa. Poczekaj. Ile gonię po te piwa? Kurwa, gdzieś mi się. Ewelinka, gonię po piwo, dobra? Zaraz przyjdę, dobra? Ja te pieniądze może tutaj mam, dobra. Idę gonię po te piwo, sobie za 10 zł i tobie za 10 zł. Nie, nie wiem, to Kotek, ty też ci wystaje zobacz. O Jezu, kochany, to mi wystaje. Słuchaj, Kotek, spoko, tylko wiesz, to chyba będziemy kończyć wam spotkanie. No. Niewidomy. No ale tu piwa cię przyniesie? Nie, Kotek, nie trzeba. No ale jak tu przecież? No to dobra. To zbawca się ładnie, ja idę. Pamiętaj, nigdy ciebie nie zapomnę. Nie zapomnisz, miła, wspólnych chwil.
kiedyś Cię znajdę, znajdę, znajdę Cię, przytomny w końcu znajdę, no. Jesteś coraz bliżej. Chodź jak uspokój się, to rozchodzi. No, no, no. Nie chciałeś mi pomóc, wiesz? No nie, ja przy takich sytuacjach nie mogę Ci pomóc. Ja. Absolutnie. Bo by był sferem. Nie, absolutnie, no wiesz. Absolutnie nie. To słyszysz, za 10 zł mam Tobie kupić i sobie 10 zł. Czyli tam się kiedyś spotkamy, to Ci tam... Trzymaj się, bo to robię. Na im to pójdziesz. No, wiem, kiedy mi posłałaś takiego roku. Dziękuję. Powiem szczerze, nie mam czasu już na niego. Po prostu mam plany swoje własne. Posiedziałabym z nim, sympatyczny wieśniak. Jakoś nie wiem, ktoś nie mnie rozbawiał, ale... O Jezu, ale jest ten telefon. Ale po prostu już nie mam na niego czasu. Kiedyś się spotkamy, no na pewno, na ulicy.